Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Łowcami Niewolników. Tak więc ostatnio mieliśmy trochę spokojniejszy odcinek. W sumie chyba największym wyzwaniem to była bitwa z nieumarłymi. No i właśnie, skończyliśmy w takiej sytuacji, że korci mnie ta baza nieumarłych, powiem szczerze, naprawdę mnie korci. Mamy jego, więc liczę, że zaczniemy wreszcie znajdywać coraz więcej ludzi, którzy dadzą nam przedmioty, ale z drugiej strony tu mogą być duszki. A wiecie, co duszki zrobią z naszymi tchórzliwymi niewolnikami. A, dobra. Bo tu są dzicy, powiedzmy, nieumarli, którzy wyleźli stamtąd. No i sobie poczekajmy w ogóle, bo może tu nie ma duszków. Może wszystkie wylazły z tamtą ekipą. To taka opcja też istnieje. 24 to nie jest jakoś specjalnie dużo. Dość szybko lecą do przodu. Widzę dwóch rycerzy. Żadnego z dużą bronią, czyli jest dobrze. Trzeci, czwarty, aż kurde, sporo ich i chyba są duszki też. To nie jest łatwa baza chyba. Dobra, chłopaki, czas na wybiczowanie was. Są poza zasięgiem, niestety. Czekamy. To podejdzie. Wszyscy. Chyba nie mają nekromanty. Mega poprawia sytuację. No, niewiele dało, no go depchnęliśmy do przodu. Jesteśmy do tyłu z naszej perspektywy. 3, 5, dziadów 6. Raz. A, tak, moi drodzy. Moi drodzy, mamy problem. 6 paździochów. Dobra. Czułem, że padnie. No, troszkę tu wysprzątaliśmy, nie powiem.
No. Plus jest taki, że mamy psy. Więc będziemy ich mogli używać. Jakby to rozegrać? Najpierw do przodu chyba po prostu. Dobra. Bardzo ładnie. No, to nie do końca wyszło, jak miało wyjść, ale okej. Tu trzeba zaryzykować zwyczajnie. Nie. Powiem szczerze, że poszło lepiej, czyli nie chcę mówić hop, ale nie zakładałem. Nawet dużo lepiej. Tu jednak chyba go zbiorę do kupy w tej sytuacji. Trochę robi dyskusyjne, co dalej. Chyba go będę chciał dokończyć inną bronią. Załatwisz? Nie. O kurde. Ty byś się mógł teoretycznie cofnąć, jakby trzeba było. Ustawimy na masę psów. Dwóch wstało, trzech dużo. Hmm.
Super. Wręcz idealnie wyszło. Tu by trzeba było kolegę trochę zebrać, żeby nam gdzieś nie uciekł. Czy ja tym chcę się wepchnąć na siłę? Tu się wepchnę. O. Mnie troszkę martwi sytuacja. Nawet bym rozważył, czy by go nie odepchnąć do tyłu. Nie udało się. No tu nam trochę nie idzie. Ogłuszony. Ach, liczyłem, że będzie skasowany. Tu jest problem, możemy go stracić niestety. Chociaż... Niestety wolno ten damage w nich wchodzi. Taka prawda. No i zmęczenie też jest problemem. Znów by trzeba go było odepchnąć. O.
Zmienię broń znowu. Ach, nie wyszło. Ty to nasza druga armia w tej chwili. Nawet dosyć skuteczna, bym powiedział. Zmęczenie nas dobija. O, przy takim procencie nie dostał. Dziadostwo się schowało. No nie. Coś tam pomagają te psy. Coś tam weszło, chociaż bardziej go pomizialiśmy niż obiliśmy. Tu się będziemy męczyć, żeby go teraz dobić. A jest tylko jeden, to tak psy tam zablokują podejście. Kurde, że gdzie co? Nie te słabe wstały oczywiście, tylko wszystkie te najmocniejsze. Dobrze, mamy psy, naprawdę.
daliśmy radę bez strat. A no, w sumie nieźle, bo to jest coś warte. Może sobie to zachowam na kogoś w przyszłości. I nikt nie awansował. Ty żeś dość mocno dostał. Miałby się... Właśnie nie wiem, co by mu się przydało. Ma niezłą tą zbroję. Na razie szybkie wycofanką. Dobra, a my sobie idziemy... Ale przynajmniej udowodniliśmy, że duszki są w naszym zasięgu, nawet jeśli może nie są najłatwiejszym celem to do zrobienia. Kupię więcej bursztynu. Raczej tu niczego sprzedawać nie będę. Zapnąć. Ten jest ładnie obity w zbroję, to jest chyba ich dowódca. Dobra. Nie. Co, chyba lepiej jednak
naszych tutaj poprawić troszkę. Albo mamy jeszcze strzał. Czemu nie? Oż te dziadu. To już prawie leży. Nie dobrze, że uciekł. Ciężko go upolować. Ja bym chciał jego zbroję. Blokuje drogę po prostu. Się rusza. No szty. Niestety kusza potrafi zrobić krzywdę. Dalej, dobra, tu powinno być ok. Tu go nie trafisz i tak, czyli spróbuj tu kolegę, też nie trafiłeś. Tu to w ogóle nie wiem, co powinniśmy dać. Tu się wycofaj po prostu. O.
Pięknie. Leży. Czy warto było na nich polować? Niewiele zyskaliśmy w sumie. Tam się nie masz jak dopchać po prostu po ludzku. Nie zdobyliśmy tego, co mieliśmy zdobyć, mimo że było w dobrym stanie. No to jest losowe. Czyli w innej kampanii powiedziałbym, że jest niezły nawet, jak na niewolnika to nawet bardzo dobry, ale no jak ma tylko 7 level, to wiadomo, że dobry nie będzie. No a tu kolega się robi coraz pancerniejszy. Dodatkowy atak, czy lepsza obrona? Chyba dodatkowy atak. Całkiem nieźle, nie powiem. Footworka już chyba. Czy ten atak w głowę? Czyli footwork musi być. Nie chcemy go gdzieś stracić w głupi sposób. Nie, nie, nie. Powtórki nie chcę. Nie wiem, kto to jest, a jesteśmy trochę poobijani. Dobra, zaryzykujmy, chociaż trochę się obawiam. O nie, o nie. Shit, co ja zrobię z tym Swordmasterem? Może być po zawodach w ogóle. Czy co? Będziemy się chyba cofać. Było ciężkie, gdybyśmy mieli pełną, normalnie ekipę, a tak nawet jest
Nie do zrobienia, mnie nudno, będę musiał to ręcznie robić, bo tu jest niebezpiecznie. Już tu nie można tego zostawić na auto, no bo ci idioci by się pogubili. A tu wystarczy jeden zły skok i będą w zasięgu. No, dotarliśmy, czyli uciekniemy stąd bez strat, takie przynajmniej mam wrażenie.
Okej, no niestety nie wykonaliśmy zadania. Musimy stąd uciekać, bo tu jeszcze są kolejni, którzy by nas chętnie obili. Ale upierdliwi ci bandyci, ludzie. Ceny jakieś kosmiczne. Nie wiem, czy jeszcze nie pójdę dalej na północ tego zamku. To jest strasznie na północ, a my nie mamy narzędzi do naprawy. Tu jest sobie bliżej potężny zamek. Może tam będą dobre ceny. Ta mapa jest naprawdę ciężka, uważam. No dobra, niech postawmy na niego. I okej, coś wygrał nasz rycerz. 500 to już wstydu nie ma. Akurat na jakieś narzędzia, tylko że ich tu nie ma. Zysku z tego też za bardzo nie ma. Naprawdę, tragedia. Co tu się dzieje? Niezłe zlecenie. Król barbarzyńców. Chętnie bym to zrobił. Tylko brakuje nam sprzętu. Wezmę to, gdzie on jest. Czyli ja muszę na razie tak tu pójść po sprzęt. I żarcie, bo nie będę się gdzieś uganiał po bezdrożach bez jedzenia. Ceny tragiczne. Ale okej. Chyba 9 sprzedamy. Zakładam, że on gdzieś tu był. O kurde, znów nie ma sprzętu. Są jacyś barbarzyńcy, ale na pewno nie ci, których byśmy chcieli złapać. O kurde. Znaleźliśmy króla. Szybciej niż zakładałem, szybciej niż chciałem. Bo nie jesteśmy gotowi, jeżeli chodzi o wyzdrowienie. Może się z nim trochę poganiamy. Bym go z chęcią ściągnął w kierunku miasta. Zwolnijmy. Będziemy mieli szczęście, to w ogóle będzie jakaś armia szła i go załatwi.
Dokładnie. No, chyba nasze plany nie są idealne, bo oni się boją króla barbarzyńców, zamiast nam pomóc. Co za paździochy. Dobra, ale są rzeczy, które bym chciał, czyli... Wszystkie kupię, bo to jest cena, która mnie interesuje. Chyba też trochę co tu sprzedam tego. Już. Po lepszych cen nie dostaniemy. Niż to, co tu widzę. Sól może też gdzieś lepiej zejść na południu, myślę. Tu podmianka. Ty się musisz z tym pożegnać chwilowo. O. To i tak jest teraz nieużywane, to powiedzmy, że ty dostaniesz. O. No nie jest idealnie dalej z naszym wyposażeniem. Tu mamy zmienione na kogoś skuteczniejszego w tej sytuacji. Nawet tu bym podmiankę zrobił, czyli ty dostaniesz to, bo jesteś w pierwszej linii. I to samo tu. Czyli taką... Na szybko zebraliśmy ekipę. Dobra, lecimy. Może jeszcze psy? Gdyby się okazało, że trzeba kombinować. Nie, każdy chyba już ma psa, może nie idealnego, w sensie nie tych cięższych psów, ale... Okej, one się przydadzą w rezerwie. Dobra. Teraz się żyje. To będzie ryzykowna akcja, nie powiem. Bezczelny król barbarzyńców. Dobra, łucznik, coś trafi, czy kusznik w sumie. Spore szanse nawet.
początek jest dobry, no bo to są ci słabsi. Tu mamy grube ryby. Kurde, przy 70% tak chamsko pudłowali. Niedobrze. Tu nam przywalą teraz. O, tarcza wytrzymała. Bardzo agresywnie zaczęli. Tarczę w górę. Chyba ich tu zbufuję, chociaż tak, zbufuję ich jednak. Tu. Tu. Powinien być kill. Dobra. Za ładnie. Nie podoba mi się to. Cofnę się. Tym spróbuję. Poczekaj. Znowu blisko, żeby padł. Padł i tak dobrze, żeśmy wzięli ten dodatkowy atak u niego. Nie wyszedł, ale... Zawsze coś i tu powinien być ładnie przez dwóch. Chyba tu psy będą bardziej przeszkadzać w tej chwili, chociaż nie wiem. Także mówię, że jak jest dużo psów, to nie można podejść. Czy oni też nie mogą z drugiej strony? Takie duże bydle. Ech. Nie trafiliśmy. Powinien być kill. Jest. I drugi kill.
Pracujemy nad nimi, ale wolno to idzie. Mógłbym go osaczyć, ale z drugiej strony, czy to ma sens? Dobra, spróbujemy. Mógłbym troszkę spanikuję w tej sytuacji. Chyba tu najlepszy strzał będzie. Gdyż on nie chce panikować w ogóle. Coś go tam obijamy. Tu ktoś będzie potrzebował miejsca, żeby podejść. Pięknie. Stracimy 40 życia, ale nam się wystarczy HP. Głupi pies, bo tu zginie niepotrzebnie. Dobrze to zrobiliśmy. Teraz pytanie. Podmienię ich. Tak będzie lepiej. No. Ach, pechowo, czymże go położysz? Pies go zagryzł. Można i tak. Fajna zbroja z króla barbarzyńców. Podoba mi się. W ogóle te niektóre tu rzeczy są niezłe. No dobra, to powinien być jakiś dobry człowiek, że od barbarzyńców, ale w sumie 50... Więcej życia. Podmienimy.
ciężkie jak cholera, ale 9270, raczej, żebym ja się tu potem nie pogubił, to ja od razu poprzywracam to, jak było poprzednio. Ma dużo wytrzymałości, nawet bardzo dużo. Nawet na tyle dużo, że chyba dam ci to. Nie ma wielkiej różnicy, a jest cięższe, no ale jest, po prostu mamy już to, więc udźwigniesz. Tak. Okej. Tu nie ma sensu, za duża różnica masy. Chyba nic tu więcej nie będziemy kombinować. A, ten nie ma przecież ubranka. A, czy tu mamy, dobra, za mało mamy ubranek jednak dla wszystkich. Ty musisz mieć troszkę lżejsze wobec tego. Może być to. W sumie chętnie poćwiczył. Zobaczymy, jak on się rozwinie. No, nawet tego nie będę używał na razie. W sumie jak tu ceny wyglądały, bo nie pamiętam. Czy bardzo źle, czy tylko trochę źle? Chyba tylko trochę źle. Czyli te barbarzyńskie badziewie sprzedamy. Nawet za dobre pieniądze, szczerze mówiąc. Może być. Może poprawimy trochę psy, bo jednak, co by nie mówić, te psy dla nas dużo dobrej roboty robią. Nie będę ukrywał. Jestem ich zadowolony. No z kasą wolno się majątek podnosi. Dobra cena. Ale nie. Stopniowo będziemy zbierać teraz lepszy sprzęt. Dobra, ale myślę, że na tym skończymy odcinek, bo jest dobra długość. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.